Witam byłych kolegów i koleżanki z pracy. Zabrakło mi jednej bramki, żeby wejść triumfalnie, tak jak kiedyś mój poprzednik wszedł po meczu z Flotą Świnoujście. Oczywiście no, humor mi dopisuje, bo zremisować mecz na bardzo trudnym terenie, może wynikowo, jeśli chodzi o ostatnie osiągnięcia Miedzi, to nie jest jakiś tam duży sukces, bo Miedź remisowała też z Wigrami, przegrała z Sosnowcem. Natomiast dzisiaj, z przebiegu dzisiejszego meczu, muszę powiedzieć, że jest to punkt, który jest takim szczęśliwym punktem dla nas. Bo gdyby po pierwszej połowie Miedź prowadziła 3-0, a miała ku temu okazję, bo strzeliła bramkę, przestrzeliła rzut karny, oddała strzał w poprzeczkę. Gdyby było 3-0, to pewnie w szatni byśmy już myśleli o tym, żeby się jak najszybciej spakować i wrócić do Bełchatowa. Ale determinacja, przede wszystkim fajnie rozegrany stały fragment gry, za co słowa uznania dla sztabu, że cały tydzień poświęciliśmy na to, żeby w końcu nie wbijać piłki w pole karne, tylko wymyśleć coś, co zaskoczy Miedziankę, i to się udało w 100%. Brakuje nam doświadczenia takiego, jakie ma Łobo, jakie ma Garguła, jakie ma Stasiak, jakie ma Miedzierski, ci wszyscy zawodnicy. Ale myślę, że za te parę lat to też tak będziemy górować nad przeciwnikami doświadczeniem, cwaniactwem, rutyną, jak dzisiaj robiła Miedź. Aczkolwiek też mieliśmy swoją szansę. Łukasz Wroński przy wyniku 1-0 sam na sam idealna sytuacja do tego, żeby zdobyć bramkę. Nie udało się. Stały fragment gry zadecydował o tym, że nie wracamy z pustymi rękami. Zdobyliśmy pierwszą bramkę od dwóch meczów. Tyle. No. Mamy dwa mecze u siebie teraz z Wigrami Suwałki i Sandecją Nowy Sącz. I liczymy, że punktów będzie więcej. A na koniec jeszcze, gdyby ktoś po 12 kolejkach przed ligą powiedział, że będziemy mieli 3 punkty przewagi nad głównym kandydatem do awansu, za jakiego uchodziła Miedź, to pewnie byśmy też przyjęli ten wynik. A boisko w tej pierwszej lidze pokazuje, że każdy może zremisować z każdym, czy wygrać nawet. Dziękuję. Jestem zadowolony z postawy moich zawodników, oprócz wyniku, bo postawa, gra mojego zespołu, ilość stworzonych sytuacji mogła nas troszeczkę dać większy impuls do następnych meczów. Ja uważam jedno, nie będę się rozwodził nad tym meczem, bo wszyscy widzieli, że graliśmy dobrze, stwarzaliśmy sytuację i musimy iść tą drogą, i tak będziemy na pewno grali i jesteśmy w stanie wygrać kilka meczów rzędu przy jednym założeniu, że takich sytuacji nie w każdym meczu tyle sytuacji nie będziemy mieli. Powinniśmy być bardziej, powiedziałbym, realistyczni przed bramką przeciwnika i szkoda, bo chłopcy nie do końca zostali zrekompensowani za założony wysiłek w trakcie meczu.